Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będzie mój pierwszy odcinek z moją świnką Pusią i dzisiaj ją w ogóle poznacie, bo wy ją jeszcze nie widzieliście. To taram! To jest moja świnka Pusia. Pokażcie tutaj bardziej. Teraz je. O, zobaczcie, widzicie ją? W ogóle jak ją wyciągnę, to ją bardziej zobaczycie. Wyciągniemy ją na kocyk. Zielony kocyk, jej ukochany. W sumie to też mój jest ukochany. Wyciągniemy ją i ją bardziej zobaczycie. A z tego, co już możecie zobaczyć, to tutaj jest większość biała. Ma tutaj karmelową część. Tutaj trochę czarnego. Jest liczniutka. Rozłożyłam już kocyk. I czas wyciągnąć Pusię, którą jest ciężko wyciągnąć. A, dzisiaj poszło łatwiej. No, zobaczcie. Mam Pusinka. Przygotujmy jej jakiś fajny kocyk, żeby nie był taki po prostu zwyczajny, zielony. Na początek przygotujmy jej jakąś lepszą karmę. Bo jeszcze jej nie zmieniałam. No, takie. No, co Pusia pierwszy robi? No, idzie pod jej ulubioną dziurę. Przygotujmy tutaj moje świniaczce. Tutaj wysypiemy, bo ta karma jest oczywiście jeszcze zdatna do użycia. Tutaj wyciągniemy karmę, ale tak to chciałabym jej dać coś lepszego, jakieś więcej ziółek. Mogę wam pokazać jej szafkę jeszcze. Zobaczcie, od razu już zaczyna jeść, ale tam jeszcze nic nie ma. Dobra, dajmy najpierw takie ziółka melisa. W ogóle nie wiem, czy to jest melisa, jakieś takie zioło. Z czymś kiedyś się spotkałam z tym ziołem, ale już nie pamiętam gdzie. Tam. Poszłam tylko na chwilę po nowe zioło, a Pusia już siedzi w klatce. Nie, 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 zaraz cię wyciągamy. Zaraz cię wyciągamy. Najpierw teraz w sumie weźmiemy mniszek lekarski. Dopiero otwarłam. Jak chcesz, to musisz wyjść. Dobra, mamy. I to jeszcze takiego kwiatuszka. I dajmy jeszcze trochę na to karmy. Tak dla wyglądu. Proszę, masz swój obiadek. Obiadokolację w sumie. A teraz weźmy taki tunel dla Puchyna. Znaczy, wiecie, chciałam wam pokazać szafkę, ale jak zobaczyłam do tej szafki, to tam jest bardzo brudno, więc no nie ma sensu. A szafka jak szafka, muszę tam zrobić porządek. No i co, podoba ci się? Jest fajnie, położymy to w jakimś lepszym miejscu, na przykład zobacz, damy ci to tutaj, a my bierzemy dalej się za robienie naszego wybiegu. Teraz chodźmy po zieleninkę, bo oprócz tutaj ziół i karmy, zawsze na wybiegu musi być zieleninka. Zobaczcie, jak bardzo chcę. Wzięłam tą natkę pietruszki i położymy ją tutaj. Na pewno wszystko będzie zaraz jedzone, no ale no tak, tak jest. A czy coś jeszcze brakuje? A owszem, a teraz damy specjalną przytulankę dla świnek morskich. Może to zabrzmi dziwnie, ale naprawdę mam prawdziwe przytulanki dla świnek morskich. Znaczy, no wiecie, tutaj wybierzemy jakąś, na przykład tą. W ogóle nie mówiłam wam, ale miałam więcej, o wiele więcej świnek i to mogę opowiedzieć w innym odcinku, ale to jest ulubiona przytulanka mojej jednej ukochanej świnki. No to jest moje kawałek kloceczka. To co, dostaniesz przytulankę po Olusi? Proszę, tutaj ją postawimy. Chociaż w sumie to pewnie nie będzie z niej korzystała, ale no. Będzie, ja by chciała. No i co, teraz możemy zrobić, nie wiem, jakieś zawody, jakieś coś takiegoś. Na przykład zobaczcie, weźmy tutaj jedzenie i spróbujmy ją nauczyć poproś. No proszę. Poproś. 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 No, bardzo długa praca przed nami. Poproś. Poproś. Chyba woli nie jeść tego niż, no, poprosić. A teraz room tour kratki Pusi. Tutaj ma kuwetę, która się stała z czasem łóżkiem. Tutaj ma takie miejsce na jedzonko, karmę, picie, z którego ciągle pije. Dosłownie ciągle, 24 godziny, 7 dni w tygodniu, ciągle, kompletnie ciągle. Tutaj jest zieleninka, no i tutaj misiek jeszcze taki.
Chociaż planuję zrobić takie przemeblowanie pójść i kupić takie nowe rzeczy do klatki, żeby miała tutaj lepiej i zapewne, a na raczej na pewno zrobię z tego filmik, jeśli będzie. O nie, znowu byś chciała do klatki, co? Znowu byś chciała do klatki. Ja rozumiem, mogłabym zrobić taką tutaj, właśnie nie mogą po tym takim metalu chodzić, to mogłabym tutaj dać kocyk, żeby sobie wchodziła i wychodziła. No ale wychodzić to już ciężej, ale wchodzić to bardzo łatwo, co? Jeju, co to było? Co to było? Czego się przestraszyła? To chyba tam mój brat chodzi. No jak tam się chodzi? Jak tam się siedzi? Fajnie jest, ale proszę wychodzić tutaj, proszę wychodzić. Proszę mi tutaj wychodzić. No, i teraz to się chce wychodzić. No wyjdź, wyjdź. Wyjdź. Chodź. Ogólnie Pusi ma taki cięższy charakterek. Może teraz się tak nie wydaje, no ale to jednak jest ciężki charakterek. To jak ją dostałam, to musiałam ją wyciągać właśnie w tym tunelu, bo by mnie gryzła normalnie. Tak? I bardzo lubi takie stulanki, tak? O Jezu, teraz później będzie spać. O, tak mi kusi na tą nóżkę, ale... A nie, damy jej spać, chociaż teraz jest bardzo gorąco, jest po 30 stopni. Nie wiem jak w innych częściach Polski, ale u nas jest bardzo gorąco. I no, możemy tutaj pójść dać taki wiatraczek, by było jej zimniej. Też się chyba tego boli. Chcesz to, czy nie chcesz? Chyba nie chcesz, chyba będzie trzeba jej wodą pochlapać, bo tak będzie chyba lepiej. Chodź, Pucin, chodź. Chodź. W ogóle Pusia się robi bardzo wybredna. I ona by najchętniej tylko jadła ogórki, które najlepiej, żeby ograniczać jej. No i sałatę bardzo lubi. No i co teraz? Bardzo mało jej jedzenia ogólnie. Zaczynała się robić wybredna pancia. No i to w sumie tyle w dzisiejszym filmie, bo dzisiaj miałam wam pokazać Pusię, no i taki króciutki vlog. No to czyli, no nawet to nie jest króciutki, no ale to tyle będzie. Jeśli chcecie inne odcinki, to oczywiście nagram z Pusią. Nagram jakieś dłuższe filmy, albo nagram również jakieś bardziej rozrywkowe filmy, typu na przykład labirynt, jakieś zawody z nikim. No, teraz z nikim. No ale no. Mogę zrobić najróżniejsze filmy z Pusią, tylko dajcie znać. Pa! Pożegnaj się, Pusin. No, akurat teraz wchodzi. No, pa, pa! No, pa!